Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj D-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Batmana. Tak tylko tutaj powiem na dobry początek, że nie mogłem się powstrzymać, zanim włączyłem nagrywanie, to zdjąłem jednego ziomka, konkretnie mówiąc jest tutaj. Bo mnie wkurwiał. Wkurwiał mnie, najzwyczajniej w świecie mnie wkurwiał, więc postanowiłem go zdjąć. A teraz zajmiemy się tym kolegą. Aczkolwiek nie będziemy tutaj... Po prostu sobie podejdziemy do niego i go zdejmiemy, nie będziemy wzywali Robina. Robina, myślę, wezwiemy do jakichś takich poważniejszych sytuacji. Tam też obok tamtego kolegi rozpyliłem raczej mój gaz wybuchowy. Na wypadek, gdyby ktoś tam chciał podejść. W sumie to koło tego też mogę to kurwa zrobić. Mam parę tych ładunków tego gazu. Tak więc czy przyjdą tutaj, czy przyjdą tam. Jeżeli któregoś z tych gości znajdą, no to przynajmniej jeden kolega będzie załatwiony. Taki plus tego wszystkiego. Dobra, zastanówmy się teraz... O, dobra, widzę, że chyba znaleźli któregoś kolegę tutaj. Tak więc poczekajmy może. W ogóle jest kurwa tutaj trzech gości z karabinami, czy mi się wydaje? O, kolega tutaj już idzie do tego jednego. No podejdź do kolegi, wejdź tam do niego gdziekolwiek i zdetonujemy. Uwaga, bang! Zdetonowane. Ojej. Tak, Robin jest tutaj, halo. Dobra, idzie dwóch kolegów tutaj, co? Czy ci dwaj koledzy się zbiorą w jednym miejscu? Bo jeżeli tak, to bardzo fajnie, mógłbym ich tutaj załatwić. Byłoby miło przynajmniej. Wybierzmy sobie może naszą tą kuleczkę dymną, zrzućmy ją tutaj. I możemy działać. Teraz tego. Dobra, mam nadzieję, że zdążę zdjąć obydwu, jak są jeszcze na ziemi. Wlatujemy na górę. I proszę bardzo, jesteśmy jebanymi, niewidzialnymi ninja zabijakami. Idzie jeden kolega z tym karabinem maszynowym. Czy ja dam radę go zdjąć z pomocą Robina, jak polecimy z góry? Czy może muszę się zakraść za niego? Chyba muszę się zakraść za niego. Ale to też nie powinien być jakiś straszny problem. Zaraz sobie tam do niego podlecimy. Oby. Chyba, że coś spierdolę. Kurwa mać, dobra. Popełniłem błąd, zapomniałem kompletnie, że jeżeli, tak wiecie, przypierdolę w ziemię pikowaniem... O, Robin, weź. Gdzie ty tutaj ze mną wskakujesz, kolego? Zapomniałem, że jeżeli wskoczę z takim pierdolnięciem za kolegę, to niestety to spowoduje, iż mnie zauważą, bo to jest po prostu głośna akcja. Dobra, zejdźmy na dół. Tutaj myślę, już dam radę. Mam nadzieję, że Robin do mnie przyjdzie tutaj. Podwójny knockout zespołowy, proszę bardzo, jak miło. Kolegi już nie ma, idealnie. Co teraz? Przychodzi kolejna partia, co? Tak, coś właśnie czułem, że przyjdzie kolejna partia. Ile mamy kolegów? Mamy dwóch dużych z karabinami i dwóch pausztajnów. Nie będę robił knockout na pojedynczym ziomku tutaj. Na tych dużych muszę się ewidentnie zakraść od tylca, tak więc to też nie ma większego sensu. Teoretycznie tym dwóm kolegom mogę powłączać broń, bo jak już mam tutaj ten mój deaktywator do broni, to czemu nie miałbym skorzystać tak naprawdę, gdzie jest drugi? Rozdzielacie się, panowie, to jest bardzo zły pomysł, przynajmniej dla was. Dobra, trafione, zatopione. Dwa koksy z karabinami chodzą tutaj cały czas gdzieś w okolicy, ale być może dam radę zdjąć jednego z nich, jeżeli tutaj sobie zakradnę się do jednego. Gdzie jest ten drugi? Nie wiem nawet, ale poczekajmy aż... O, dwóch naraz, kurwa, tutaj jak się poustawiali, cwaniaki. Mogę tutaj knockout z zastraszeniem wykonać. Dobra, i teraz nasza akcja będzie polegała tylko na tym, żeby się zakraść do tych dwóch Bombelsteinów. Od tylca, wtedy będziemy mogli sobie na lajcie wykonać coś, co się zwie cichym zabójstwem dużego Pausztajna. Myślę, że mogę wykorzystać sobie ten mój modyfikator głosu, aczkolwiek nie wiem, czy oni posłuchają się... Nie no, oni tutaj wszyscy się Harley słuchają tak naprawdę, więc myślę, że dam radę. Zależy, jak oni będą łazić, bo może to będzie zbędny trud tak naprawdę. Tutaj jeden sobie łazi gdzieś, zobaczymy, czy dam radę go gdzieś dalej odciągnąć. Chyba dam radę. Poślijmy tego kolegę do tamtej kratki. No, spierdalaj mi stąd. Jezus, już prawie, kurwa. No idź tam, idź, Pausztajnie, idź. Podwójny knockout zespołowy, dziękuję bardzo. Come on, Robin, let's do this shit.
porobione. Dobra, czas na ostatniego kolegę. Ojej! Patrzcie, jaki kurwa Paulstein głupi. Dam radę się tu zakraść? Dam radę, trolololo. Dobra, podwójny knockout zespołowy i kończymy ostatniego frajera. Tym razem udało mi się to zrobić podejrzanie szybciutko w 5 minut. Może nie wiem, może to jest początek nowych, lepszych czasów, kiedy to będzie mi lepiej szło. 1125 expa dostałem za brak obrażeń z broni palnej. O kurwa, to dużo. Mam wrażenie, że to naprawdę dużo i chyba się nie mylę tym moim wrażeniem, że to naprawdę dużo, bo to naprawdę dużo, to ponad prawie połowa wszystkiego, co ja tutaj w ogóle dostałem za tą misję. Dobra, idziemy po naszą panią koleżankę, która siedzi sobie tutaj. Dzień dobry! No zamknięte, oczywiście, kurwa, że zamknięte. A nie, z Robinem się wbijemy. Wow, nie zdążyłem skontrować, Jezus Maria, spierdalaj ode mnie, kobieto, Boże. Dobra, dostała po ryju. Tam jeszcze ktoś siedział, a dobra, widzę, że nie jest to wielki problem dla kolegi Batmana. On go jedzie po prostu, kiedy tylko może, Boże, Batsy, czemu ty jesteś taki brutalny? Dobra, to wracamy chyba z naszą koleżanką z powrotem do naszego Bat pomieszczenia. A i w uniwersum Batmana wszystko, co do niego należy, ma przedrostek Bat. Bat toaleta, Bat toaleta może najlepiej, Bat ściany, Bat kratki, Bat Robin. Bat Robin, no w sumie też jest naszą własnością poniekąd. My go stworzyliśmy, pelerynę ma śmieszną. Takie wiecie, M się z tego układa, albo odwrócone W jak Wayne. Wszystko jasne. Dobra, nie wiem, czy ja mam iść razem z nim załatwiać tamtą tą. Może chodźmy na razie razem z nim, jak on zanosi tą laskę. Nie wiem, jak daleko my jesteśmy od tej naszej głównej bazy. Ale na razie i tak musimy wyjść z tego tutaj planu zdjęciowego. Nie możesz się pośpieszyć, Kutafiksie 1? Czy może my będziemy musieli go jakoś osłaniać, otwierać mu drzwi i tak dalej po drodze? Więc tak czy siak chodźmy może razem z nim. On się, rozumiem, nie pośpieszy, jeżeli ja będę biegł. Nie, absolutnie w dupie to marzę, że człowiek się może śpieszyć. No chodź. Co za debil, on nie będzie szedł, jak ja nie będę na ziemi. O Boże, jedyny, dobra. Muszę go odprowadzić za rączkę. Nie do końca za rączkę, no ale rozumiecie porównanie. Tutaj się coś będzie działo, czy dalej puściutko? Joki! Dobra, on ją zabierze. Henry, Robin's heading your way. Let him in when he gets there. Of course. I take it this means you've stopped one of those monsters. Yes, but I'm not done yet. No. Dobra, on wraca z tą laską. Seems like a real improvement on that last one, Bats. Remember Jason Todd? Oh, what a whiner! Always complaining. We're both better off without that loser. Co za chuj. Dobra, robi, gdzie ty się wybrałeś i gdzie ja mam się teraz udać, szczerze mówiąc, bo nie jestem nawet pewien. Poor little Batman all alone. You wanna hear this? You come see me. Ignore this freak. Just you and me, baby. Ugh. Boring. Like he's interested in a fight. Don't you know this guy? He craves something more. Something intelligent, something creative, something fun. I'll show him fun. Two fists of fun. And then I'm coming to see you, Charisma. I'm gonna smack you so hard, you're gonna be singing at the back of your head. Yeah, tough guy! Well, first, you'll have to find me. And second, well, let's be honest, old-timer, you're a little past your sell-by date. Who do you think you're talking to, boy? You better watch your mouth. Whatever. Choice is yours, Bats. Come find us and see who wins. My money's on me. Chodźmy do charyzmy. Charyzma się chyba tutaj znajduje, z tego co mi się wydaje. Tutaj, tak, Johnny Charyzma na scenie. Co? Chodźmy do charyzmy, zresztą nie będę tutaj kminił. Wow. To nie. Bardzo zły pomysł. Tutaj jest jakiś Bombelstein. Co ja mogę z nim zrobić, szczerze mówiąc? O, mogę wejść do szybu? Mogę wejść do szybu, oczywiście, że mogę wejść do szybu. No to lecimy po naszego kolegę. Szkoda, że wcześniej go nie zauważyłem, ale to już chuj z nim. A gdzie ja jestem? O Jezus Maria. Herpty derpty.
Dam radę tutaj mu coś zrobić. Znaczy, dobra, zróbmy tak. Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. Rozłóżmy tutaj wybuchowy gel. Przydałoby się teraz tego gościa jakoś tutaj ściągnąć. Dam radę w ogóle. Dobra, przejdźmy tutaj. Ja dam radę w ogóle cokolwiek zrobić z tego szybu? Tak, dam radę. Dam radę go przyciągnąć do tej ściany. O, przepraszam, dzwoni mi telefon. Śmieszna sytuacja, dobry kumpel wieloletni dzwoni do mnie. Stary, słuchaj, bo kupiliśmy właśnie Play'a, czwórkę, i kupiliśmy telewizor, chcieliśmy Wiedźmina, ale nigdzie go nie ma. Mogę wpaść i pożyczyć. A ja, jasne. Dobra, niech on sobie sprawdzi tą ścianę. A my go tutaj pierdolniem wtedy. Wątpię, żeby to go... O Jezus Maria. Zdetonuj, kurwa. Dobra, nie wiem, czy tego zdjęło. Zdjęło go, ścianę go pierdolnęła mocno. Poszedłem tam na szybko za tą ścianę, obawiając się, że jednak będę musiał go ponapierdalać, ale na szczęście skończyło się w miarę. Co mamy tutaj? Znowu rozpoznawanie głosu gdzieś? Nie, przycisk, wyjebundo. Dobra, panie Charyzma, co się tutaj... Co to kurwa jest? Jason Todd? O Boże, znowu jakieś wiksy się nam dzieją. Jason. Albo Charyzma coś odpierdala. Oj, zdecydowanie znowu nam odpierdala. Batman? Is that you? Batman's not coming to save you, Jason. Who come? It's been 6 months now, Jason. I think it's time to face facts. Screw you! That's the spirit! You're a real chip off the old bat block. Not that it'll do you any good. Why won't you just kill me? What? Oh, no! I'm not going to kill you. Not yet, anyway. You're my sidekick now. Imagine it! You and me, out on the streets, starting fights, picking on the weak. A regular dynamic duo! Just like Bats and that new kid of his. No, he wouldn't. You think? So, this isn't Batman, then? Oh, weird. The pointy ears are usually a dead giveaway. No. I didn't want to show you that photo. Really, I didn't. But, well, it was the only way for you to get closure. Now, I know it hurts, but sometimes... You gotta be cruel to be kind. No nie powiem, jeżeli chodzi o psychikę Batmana, to jest z nami naprawdę, naprawdę źle. Jason Todd, zobaczmy sobie. Jason Todd, postrach przestępców, nie żyje. Dorastał w slumsach Gotham City, wychowany przez ojca drobnego rzeźmieszka i matkę narkomankę. Gdy ojciec zmarł, Jason zaczął kraść części samochodowe, aby przeżyć. Na Batmana natknął się w ciemnej uliczce, gdy chciał ukraść opony z Batmobilu. O jebany, to sobie wybrał cel. Batman go przygarnął i wyszkolił, aby Jason zastąpił Dicka Graysona w roli Robina. Jason nie podzielał radosnego entuzjazmu Dicka, ani nie dysponował jego umiejętnościami akrobatycznymi. Jednak życie na ulicy uczyniło go twardym i nauczyło zaangażowania. Sfrustrowany niechęcią Batmana do zabicia Jokera, bez względu na jego okrutne zbrodnie, Jason sam postanowił zamordować klauna, został jednak przez niego pojmany. Joker torturował Jasona i w końcu go zabił, co w olbrzymie poczcie winy w Batmanie. Biegł w sztukach walki, znakomity detektyw, wybuchowy temperament. Aha, dobra, czyli to jest nasz Jason Todd. To jest nasz Robin, który się zwie Tim Drake, właśnie Tim Drake. Bo był Dick Grayson, potem był Jason Todd, a teraz jest Tim Drake, co? Dobra. No to już, no to już wiemy co nieco. W ogóle to jest taka... I'm fine. What? Let's get the next one. A, dobra, widzę, że przyszedł nam na pomoc. Tutaj w ogóle mam takie śmieszne miejsce, które wydaje mi się, że dam radę impulsem elektrycznym. Właśnie, R1 do góry. Proszę bardzo. Jestem, kurwa, super awesome. O, Chryste, panie. Coś jest z tymi pieprzonymi generatorami elektrycznymi, co? Coś będzie z tymi kablami, Tam wychodzi zielony kabel, tutaj wychodzi zielony kabel, teges, tutaj wychodzi, przechodzi. Tutaj gdzieś do góry odwinął ten kabel, a nie, tutaj leci. Aha, dobra.
Bo nie, czekajcie. Co ja mam tutaj dokładnie zrobić? Włączmy to. Nie, nie, coś nie tak działa, coś nie tak działa. Bo to powinno włączyć to odpowiednio, a może teraz to? Jakaś śmieszna jest trochę ta zagadka, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to te jakieś zasady się tym rządzą. Widzę, że mam tutaj właśnie, kurwa, jakieś te kablami połączone. Idzie wzdłuż tych lamp, przechodzi przez lampy. No dobra, strzelanie w to wszystko gówno daje. Aczkolwiek jeżeli strzelę w ten, to jest okej. Tak więc pytanie brzmi, co kurwa dalej tak naprawdę? Może to chodzi o ten. Expecting it to be easy. Completely mystified. Coś tam. Może to teraz? Chyba tak. Teraz mamy chyba to. I ostatnie będzie chyba... Ostatnia jakby faza rozwoju, nie? Bo mamy tutaj, wiecie, przed narodzinami, mamy nowonarodzone dziecko, małe dziecko, które się bawi. Teraz mamy, jak mamy starca, grób, nie, tutaj mamy jakiegoś dorosłego, mamy biegające dziecko, dobra, to teraz chyba to, a ten teraz, dziadek i grób. O, proszę bardzo, who's fucking awesome? I'm fucking awesome. Rozwiązałem zagadkę. Dobra, wypierdalamy stąd. Jeden. Dobra, jestem zajebisty. Rozkminiłem, że chodziło o obrazki, a nie kurwa o podłączanie kolejnych lamp. Dobra, panie Charyzma, gdzie pan jest i co pan dla mnie naszykował, szczerze mówiąc, bo mnie to dość interesuje. Can Bird Boy wait out there and listen to us make sweet music together? Nie może wejść do tego szybu i kurwa tam mi pomóc? Dobra, no nieważne. Ewidentnie słuchanie się kurwa naszych przeciwników to jest idealny pomysł. Aha, dobra. Trzeba chyba zhakierować, coś tak czuję. Nie? This lock is mechanical with no digital components. I won't be able to use the remote hacking device. Aha. Co, nowy gadżet potrzebny? Henry, I need your help. Of course. Anything. I need you to send me the CCTV footage from the camera in stage C. You can use the computer in that room to do it. Okay, I'll try. Computers really aren't my specialty. You can isolate the data using the panel on the right. Slide your finger along the dial until... Like this? Oh, this technology is very interesting. Okay, I can see the camera. Now highlight the track for the last 10 minutes. And... Done. So I see. Thanks, Henry. Gościu się wydaje bardziej ogarnięty niż tak naprawdę jest. Nie jestem pewien. Dobra. Johnny Charyzma tutaj widzę wchodził. Mamy widzę pierwszą klatkę chyba. Wyświetl klawiaturę numeryczną. Aha, kwadrat, przepraszam. Weźmy. Nie. Spierdalaj mi z tą klawiaturą numeryczną. Chcę sobie przybliżyć. Dobra. Chcę cofnąć. Mamy tutaj ten przycisk. O, co za skurwiel, zasłonił się przed kamerą. I co ja mam teraz kurwa zrobić? Potrzebuję jakiś inny widok. Lustro tu jakieś będzie na stówę. Nie. To było 0, a nie 8. Kurwa. Upewnijmy się, że to było 0. Ten jaki cwaniaczek, ale na stówę tutaj jakieś lustro jest gdzieś. Dobra, on nacisnął 0, tak zdecydowanie. Dobra, wstecznijmy się tutaj, tutaj będziemy wszystko widzieli. Myślę, że jest cwany, ale nie. Dobra, nacisnął środkowy przycisk. 5. Teraz on nacisnął... 3 nacisnął. 3 i 7 to powinno być. That isn't the right sequence. I should try again. Jezus, kurwa mać, dlaczego? 0. To 5 na pewno, ale z tym coś nie trafiam. Nie chcę tego wyświetlać wstecz. To nie, no kurwa, zdecydowanie naciska kurwa 3, no. Albo i nie. No nie, no 3, kurwa.
A nie, to była trójka i dziewiątka. Ja tutaj chyba zjebałem, bo to było jedno pod drugim. Dobra, pykło. A się zasłonił, to pewne było, że to jest lustro. No patrzcie, jaki kurwa cwaniaczek. Chciał nam przygotować zabawę, a się tutaj zamknął na hasło jakieś. A wejdzie jednak, cwaniaczyna, wejdzie. Charisma's wearing a bomb vest. There are five other bombs around the room. Got it. What the fuck? Nice of you to join me, Bats. Co to kurwa ma być? Co, będziemy tańczyć? Tango bango wango? There's room up here on stage for two? No, really, I insist. As you can see, the crowd is so excited, it may just explode! Kręcimy się. Co my będziemy tu robić w ogóle? Nobody serenades you but me, Bats. Take it away, boys! O Boże! Niesamowite to jest. The asylum. Never alone. In the asylum. Anarchy ruled. It was wild, but through it all you never smiled. Joke's on you. I'm in your head, so look who's laughing now. Remember in Arkham. O Boże, jedyne, musimy tak nim sterować teraz, co? To raczej lepiej tak, żeby Batman, żeby Joker go nie widział. Joker czy tam charyzma. Wejdźmy tutaj. Rozbrojmy ją. Chyba zdążymy, myślę, zanim on tam spojrzy. Dobra, rozbrojono. Kolejna bomba jest tam, z tamtej strony. Znowu poczekamy, aż on się tutaj naobraca. Dam radę chyba górą przejść, czy może nie? Czy może musimy dołem? Jezus Maria. Idź, Robun. Robun, come on. Dobra, okej, okay, poczekajmy, aż znowu obróci. To jest śmieszne. Mam nadzieję tylko, że zdążę, ale on tak fajnie śpiewa, że normalnie aż... Ja aż nie chcę. Chociaż chyba to rozbrajanie bomby jest na tyle dyskretne, że nawet nie muszę za bardzo tutaj się chować z tym, szczerze mówiąc. No, tutaj się chowaj. Dam radę, mam nadzieję, tam gdzieś na lewo przejść. Oby. Zajebisty kawałek śpiewa, naprawdę. Dobra. Dobra, ja mam tutaj pomysł, jak mogę przejść na drugą stronę, żeby nie przechodzić tamtędy. Mogę wejść sobie chyba do jednego z tych, czy mi się wydaje. No właśnie, tutaj się schować i jadę teraz dookoła, za nim. Piękne, piękny motyw. Dobra, jeszcze dwa materiały wybuchowe zostały. Dobra, rozbrajamy. Zajebiste jest to śpiewanie, naprawdę, niesamowite, strasznie mi się podoba. Wow, bez przesady, kurwa. O cholera, ostatnia bomba jest, tak widzę, tutaj rozstawiona, tak więc muszę szybko działać. Dobra, porobione. Time to take down charisma. Dobra. Aha, czyli teraz muszę jego podejść od tyłu pewnie, co? Dobra, spoko loko, damy radę. Dobra, nadszedł ten czas. Knockout, dziwko. Serio, rozbroił mu bombę? Ja, dotykając go kurwa od tyłu, ten nic w ogóle. Zajebisty ten charyzma był, fajne to było. Even Alfred sings better than this guy. Good work, Robin. Pojechał. Call it my contribution to music. Let's get Golden Tonsils here back to the cells. No dobra, no całkiem pomysłowe to było, ciekawe, muszę przyznać. Teraz znowu musimy odprowadzać Robina z powrotem do naszego głównego dziedzińca. Bo on jest pałsztajnym i oczywiście sam nie potrafi. Ale ta akcja była naprawdę piękna. Śpiewanie normalnie rozwaliło mój umysł przed chwilą. Spoko loko, co teraz? Pogaduszki z Henrym? Aha, wpuść Robina, Henry. It's what you get the man who has everything.
Aha, czyli to już będzie finalny, widzę, upgrade, bo już nie mam wyboru. A mogłem tylko po pierwszym i drugim wybrać sobie kolejność, a ten ostatni, którego nie wybierałem, został na sam koniec. I guess it's just you and me now, Bats. Mano y mano. A real fight. Something to tell the kids about. Of course, you could just turn and run like a little chicken. You face the rest. Now fight the best. No dobra, chodźmy w takim razie naszego kolegi. Skoro tak bardzo chce walczyć, to zobaczymy. Tutaj mamy paru kolegów. Siema, siema! O cholera jasna. Dobra, jak ja mam tam wejść? Jakieś tutaj widzę, że mamy... O proszę bardzo. O nie, Batman ucieka. To jeszcze kurwa zobaczymy, panowie. Zobaczymy. Aha, tędy kurwa nie przejdę, dobra. Ale tutaj przejdę na lajcie. I tędy się dam radę do nich doczołgać. Nie mamy mojego tego knockoutu z zastraszeniem, ale kurwa bullshit. Nie, ja stąd nie wyjdę przecież teraz, o chuj. Dobra, to chyba jakoś inaczej muszę to rozwiązać. Nie mam stąd jak wyjść, ale przydałoby się ten przycisk też nacisnąć, szczerze mówiąc. No tutaj nie dam rady, ni chuja. Dobra, trzeba to jakoś inaczej rozkminić, muszę sobie tam otworzyć najpierw przejście, żeby dał radę tam coś podziałać, tylko jak? Co to kurwa jest? Gdzie jest mój hak? Aha, zagadka. No dobra. Niech będzie. No panowie, kurwa, jak ja mam z wami tutaj rozmawiać? Odblokowano prezentację postaci taksówka. Nie mogę ich pierdolnąć. A oni tego przycisku nie nacisną. Aha, ty, czekajcie, czekajcie. A może dam radę ich zmanipulować moim tym, modulatorem głosu. Tylko sobie tutaj wejdziemy pod spód, syntezator mowy. O właśnie, o właśnie. Panie kolego, naciśnij przycisk. I don't get it. What's there to get? Just get the gate open. Trololo. Okay, but this don't seem right. Tempe chuje, do widzenia się mówi. I co, ostatni? Nie mam już chyba możliwości zajebania tamtego, ale na ten to będzie już prosta taktyka. I bang! Pogłaskaliśmy go po brzuszku. O, idealnie wyegzekwowana walka. I like this. Kurwa, 1, 2, 3, 4 gości ściągniętych i no roz. To mi się podoba. W tych moich upgrade'ach w ogóle mam walkę moją. Nie, to nie będzie w walce, to będzie chyba w stroju Batmana. Nie, też nie w stroju Batmana. A nie, tutaj mam wielokrotny knockout z zastraszeniem. Właśnie ja piątkę sobie wykupiłem, ale tutaj piąty to był ten wykokszony. Widzę, że wykokszony nie podchodzi niestety pod nasze takie najlepsze knockouty. Jak tutaj skończę z tym wszystkim, będę musiał zdecydowanie pozbierać sobie troszeczkę punktów, jeżdżąc po mieście i robiąc różne pierdoły, żeby sobie znowu wyupgrade'ować mojego Baciego. A poza tym chyba nie mam teraz, szczerze mówiąc, niczego, na co chciałbym sobie wydać. Niby mógłbym na jakieś tam kontry, combo w powietrzu, super ogłuszenie i kopnięcie w powietrzu. No brzmi fajnie, szczerze mówiąc. Przejęcie broni 2. A dłużej wykonywać mocniejsze ataki przebijające obronę przeciwnika. To też brzmi fajnie i nie jest jakoś strasznie drogie. Super kombinacja z batarangiem. A specjalna kombinacja z wielokrotnym knockoutem na ziemi. No to jest fajne, bo jeżeli powalimy paru gości naraz na ziemię, to po prostu dwa przyciski i wszyscy, którzy byli na ziemi, padają. Kombo w powietrzu, to brzmi w sumie fajnie. Weźmy sobie to, wykupmy. A co? Tanie jest. Super ogłuszenie pazurem. Wow, to brzmi fajnie. Kolega ogłuszony w pizdu i leży na ziemi. Też dobra opcja. Przejęcie broni 2. A weźmy sobie to przejęcie broni 2. YOLO. Dobra, ludzie, zakończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie tego odcinka ocenić i mam... Nie, już że mam nadzieję, to powiedziałem. Do zobaczenia następnym razem. O właśnie, trzymajcie się, pa pa.